Dzień dobry Państwu. Katarzyna Fortak-Karasińska, partner kancelarii Fortak-Karasiński Radcowie Prawni. Proszę Państwa, dzisiaj kilka słów o opublikowanym wczoraj rozporządzeniu. Rozporządzeniu bardzo ważnym zarówno dla pracy lekarzy, jak i dla pracy i organizacji podmiotów leczniczych, a także dla całego systemu opieki zdrowotnej. Mowa bowiem o rozporządzeniu, które wprowadza ograniczenia w pracy lekarzy. Jeżeli dany lekarz wykonuje świadczenia zdrowotne związane z COVID-19, nie będzie mógł co do zasady udzielać świadczeń w innych placówkach leczniczych. Na jakich zasadach, czy przy zachowaniu rekompensaty z tego tytułu, właśnie o tym przepisy, o których chcę powiedzieć. W mojej prezentacji najpierw Państwu przedstawię pokrótce zmiany planowane, następnie postaram się Państwu wskazać różne pytania, które się na tle planowanych przepisów pojawiają, nieścisłości, wątpliwości interpretacyjne, taka jest nasza praca prawników, ale również proszę Państwa, i to będzie ostatnia część mojej prezentacji, postaram się pokazać, jaki wpływ na pracę lekarzy, na pracę placówek leczniczych, a także na cały system opieki zdrowotnej będzie miało właśnie wpływ to rozporządzenie, o którym mowa. A zatem przejdźmy do pierwszej części, czyli co nam przynoszą nowe zmiany. Proszę Państwa, najważniejszy przepis rozporządzenia to przepis paragrafu 1 ustęp 3, który określa, że osoby, personel medyczny, który bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS, nie będzie mógł ten personel medyczny udzielać świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach leczniczych. Oczywiście o personel medyczny jakich podmiotów leczniczych chodzi? Chodzi o takie podmioty lecznicze, które zostały wskazane w wykazie opublikowanym na bazie ustawy z 2 marca 2020 roku, czyli tak zwanej specustawy. Jest to wykaz podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z COVID-19. Jeśli Państwa placówka, zwracam się teraz do kierowników podmiotów leczniczych, jest tam wskazana, to znaczy, że obowiązki, o których za chwilę powiem, Państwa dotyczą. A te obowiązki to m.in. sporządzenie wykazu stanowisk pracy, właśnie na których to stanowiskach osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem bądź zakażeniem, również dotyczy to transportu. Taki wykaz kierownicy podmiotów leczniczych będą zobowiązani przesłać zarówno do wojewody i do Narodowego Funduszu Zdrowia. Już pierwsze przekazanie nastąpi w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. I tu ważna uwaga, że nie przewiduje się dla tego rozporządzenia vacatio legis, a zatem zacznie ono obowiązywać następnego dnia po jego ogłoszeniu, co tak naprawdę myślę, że nastąpi w przeciągu 2 dni, bowiem rozporządzenie ukazało się wczoraj, czyli w dniu 20 kwietnia po południu, a możliwość zgłaszania zmian jest do dzisiaj, czyli do dnia 21 kwietnia. Jeżeli zostanie podpisane przez ministra zdrowia, to najpóźniej już w czwartek, czyli 23 kwietnia, może rozpocząć swoje obowiązywanie. I teraz, proszę Państwa, kierownik, który zarządza podmiotem leczniczym, który jest w tym wykazie, o którym Państwu powiedziałam, będzie musiał poinformować osoby, czyli swój personel medyczny, o tym, że dotyczy ich to ograniczenie, czyli że nie mogą pracować w innych placówkach leczniczych. W takiej informacji będzie musiał kierownik wskazać datę początkową, czyli od kiedy ograniczenie dotyczy tych osób, jak i datę końcową. Ta data końcowa nie może być oczywiście dłuższa niż czas obowiązywania stanu epidemii. Istnieje możliwość odejścia od ograniczenia, tak byśmy powiedzieli, a mianowicie jeżeli kierownik podmiotu leczniczego wystąpi z takim wnioskiem, a wniosek należy złożyć do wojewody bądź też do dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, to ci mogą wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń przez poszczególne osoby, mimo że dotyczy ich ograniczenie, czyli że mimo że pracują w podmiotach leczniczych z wykazu, czyli są to głównie podmioty lecznicze udzielające świadczeń w związku z COVID-19. Proszę Państwa, co
będzie się działo w podmiotach leczniczych, w których ci lekarze, których będą dotyczyły te ograniczenia, dotychczas pracowali. My wiemy o tym, że lekarze pracowali w wielu placówkach, prowadzili jednocześnie swoje gabinety prywatne. Co się teraz zadzieje? Otóż jeżeli lekarz w placówce, nazwijmy to zakaźnej, bo takowe wskazane są właśnie przede wszystkim w wykazie, pracował w innej placówce i miał tam umowę o pracę, to wówczas z mocy samego przepisu rozporządzenia pracodawca będzie mu musiał udzielić urlopu bezpłatnego. Natomiast co się dzieje z osobami, które posiadały w innych placówkach leczniczych kontrakty, czy też udzielały świadczeń w indywidualnych praktykach lekarskich? Otóż uzyskanie przez takiego lekarza czy pielęgniarkę informacji o tym, że dotyczy ją ograniczenie i nie może pracować gdzie indziej, jest podstawą do tego, zgodnie z przepisem rozporządzenia, że zaprzestaje taka osoba pracy w innym podmiocie leczniczym, na kontrakcie czy też w praktyce zawodowej, czyli w przypadku lekarza indywidualnej praktyce lekarskiej, również wykonywanej wyłącznie w innym podmiocie leczniczym. I proszę Państwa, tyle z treści rozporządzenia. Nie mamy tu zapisów o rekompensacie, nie mamy tu zapisów o możliwości uzyskania jakichś świadczeń dodatkowych dla lekarzy w związku z tym, że nie mogą pracować w innych podmiotach. Ale mamy inny dokument. Tym dokumentem jest polecenie, które wydał minister zdrowia i skierował je do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym poleceniu nakazuje prezesowi NFZ-u przekazanie środków finansowych, to mają być, proszę Państwa, środki finansowe z budżetu państwa, ale z tej części, której dysponentem jest minister zdrowia. I te środki minister zdrowia przekaże do Narodowego Funduszu Zdrowia, a pan prezes ma przekazać podmiotom leczniczym, właśnie tym udzielającym świadczeń w związku z COVID-19, tak aby te podmioty wypłaciły tak zwane świadczenia dodatkowe temu personelowi medycznemu, który dotknięty jest ograniczeniami, który nie może pracować w innych placówkach. No oczywiście najbardziej istotne jest to, jakie to kwoty, na jakich zasadach, w jakim trybie i w jakim terminie. Otóż takie informacje znajdujemy w załączniku do polecenia pana ministra zdrowia i w tym załączniku mowa jest, proszę Państwa, o tym, przejdę może do tych najważniejszych rzeczy, a mianowicie do kwot, że wysokość świadczenia dodatkowego będzie odpowiadała 80% tego wynagrodzenia, które lekarz w miesiącu, lekarz bądź inny personel medyczny, w miesiącu marcu tego roku bądź w miesiącu poprzedzającym wejście w życie ograniczenia uzyskał z innych placówek, jednak zawsze nie więcej niż 10 tysięcy złotych, a w przypadku takich osób, które nie pracowały w innych placówkach, a jedynie pracowały w placówkach udzielających świadczeń w związku z COVID-19, czyli na przykład pracują w szpitalach leczących choroby zakaźne, takie osoby do swojego wynagrodzenia dostaną dodatkowo 50% wynagrodzenia, które już uzyskują. Chodzi o to, aby uzupełnić ich wynagrodzenie w stosunku do wynagrodzeń osób, które były od początku istnienia stanu epidemii kierowane do pracy przez wojewodę. Wojewoda ma taki tryb, że może skierować do pracy w trybie artykułu 47 ustawy o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym i wówczas takie osoby dostawały wyższe wynagrodzenie. Te przepisy, które teraz, te zapisy polecenia ministra zdrowia, które omawiam, wprowadzają dla nich również taki dodatek 50% dla tych osób, które w tych szpitalach zakaźnych pracowały. Oczywiście personel medyczny pracujący w podmiotach leczniczych będzie musiał złożyć oświadczenie, jakie wynagrodzenie uzyskiwał i uzyskałby, gdyby nie ograniczenie, w innych podmiotach leczniczych. W tym oświadczeniu o wysokości wynagrodzenia nie podajemy informacji o wynagrodzeniu z tytułu udzielania świadczeń w trybie na przykład telemedycznym, czyli w trybie niewymagającym bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Oczywiście te środki, to też ważna informacja, będzie ustalał i, słowo klucz, rozliczał dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlaczego to podkreślam? Bo oczywiście
W zasadach na samym końcu jest mowa o tym, i to informacja dla kierowników podmiotów leczniczych, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie żądał zwrotu środków, jeżeli zostaną wydatkowane w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z zasadami, o których tutaj mowa. No i oczywiście podmiot musi się w tym zakresie poddać kontroli. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o pierwszą część, czyli przekazanie, jakie zmiany są wprowadzane. Rozporządzenie plus polecenie ministra zdrowia do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz, proszę Państwa, wątpliwości i pytania, jakie jawią się na tych przepisów, czyli druga część. Serdecznie zapraszam. Pierwsza moja wątpliwość jest natury takiej, że wysokość rekompensat, którą proponuje się personelowi medycznemu, została dookreślona na ten moment w poleceniu ministra zdrowia. Polecenie ministra zdrowia skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia to, proszę Państwa, nie jest żaden akt prawny ani żaden przepis stwarzający podstawę do tego, żeby dzisiaj te środki personelowi medycznemu wypłacić. A zatem rozumiem, że czekamy na zarządzenie prezesa NFZ, czyli dokument co najmniej tej rangi, który określi precyzyjnie wysokość dopłat, zasady ich przyznawania. Najprawdopodobniej one będą zbieżne z tym poleceniem, które wydał minister zdrowia. Minister zdrowia oczywiście w trybie ustawowym sprawuje nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, ale to jeszcze nie powoduje tego, żeby takie polecenie miało charakter normy prawnej. A zatem czekamy na przepisy. Ja dzisiaj jako prawnik mogę powiedzieć, że właściwie podmioty lecznicze nie mają podstawy prawnej do tego, aby wypłacać rekompensatę w takich nawet wysokościach i wedle takich zasad, o których Państwu przed chwilą powiedziałam. To jest pierwsza wątpliwość. Druga wątpliwość, jaka się pojawia, to proszę Państwa, czy te rekompensaty w ogóle będą miały duże znaczenie dla personelu medycznego, w sensie miały to charakter taki bardziej masowy. Zwróćmy uwagę, że już od początku marca bardzo wiele placówek leczniczych wprowadzało zarządzenia. Sami w kancelarii sporządzaliśmy wiele takich zarządzeń dla podmiotów leczniczych o tak zwanym zakazie migracji. Czyli właśnie, aby nie łączyć pracy w placówkach brudnych, tych zakaźnych, z pracą w placówkach czystych. A zatem znaczna część personelu od marca już nie pracuje w innych podmiotach leczniczych. I teraz, jeśli tak, a Państwo, zwracam się teraz do lekarzy i pielęgniarek, macie złożyć oświadczenie w podmiotach leczniczych o wysokości swoich zarobków w innych podmiotach leczniczych, to najprawdopodobniej już w tych innych podmiotach po prostu nie pracowaliście. A zatem nie pokażecie, jaką kwotę bylibyście w stanie zarobić w związku z tym, że zostało wprowadzone rozporządzeniem ograniczenie. Także może okazać się, że wysokość rekompensaty, jaka Wam będzie przysługiwała, obliczona w odniesieniu do zarobków z miesiąca marca, nie będzie taka, jak tak naprawdę pracowaliście Państwo wcześniej, czyli w lutym i w styczniu. Tu się pojawia to pytanie, czy te rekompensaty nie będą miały takiego charakteru trochę złudnego. To jest druga, proszę Państwa, wątpliwość, którą się chciałam podzielić. Trzecia wątpliwość jest taka, jakich tak naprawdę podmiotów i jakich lekarzy dotyczy to rozporządzenie wprowadzające bardzo ważną regulację, bo ograniczającą możliwość pracy gdzie indziej. Otóż powiedziałam Państwu na początku, że to chodzi o podmioty i personel medyczny podmiotów, które się znalazły w wykazach podmiotów udzielających świadczeń w związku z COVID-19, ale chodzi również o takie podmioty, które znajdują się w wykazie, ale nie w całości wykonują świadczenia na rzecz COVID-19, a jedynie mają wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w której udzielane są świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19. O jakie podmioty chodzi? Chociażby o takie podmioty, gdzie na listę, czyli na ten wykaz, zostały wpisane izby przyjęć bądź też SOR-y szpitali pracujących również w innych zakresach w celu dokonywania triażu przy COVID-19. I teraz te izby przyjęć czy też SOR-y, one nie pracują wyłącznie na rzecz
przeciwdziałania COVID-19, a jako izby przyjęć przyjmują również pacjentów w innych zakresach świadczeń do danego szpitala. I teraz okazuje się, że zgodnie z treścią rozporządzenia takie podmioty właściwie nie są objęte tym rozporządzeniem. Czyli nie muszą sporządzać wykazu, nie muszą tego wykazu przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia, a lekarze tam pracujący nie podlegają ograniczeniom i nie dostaną rekompensaty. Dlaczego? Dlatego, że w treści paragrafu pierwszego mowa jest o tym, że to rozporządzenie dotyczy podmiotów leczniczych, odwołam się do treści, które mieszczą się w wykazie i udzielają świadczeń zdrowotnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID, bądź mają wyodrębnioną komórkę, ów SOR czy Izba Przyjęć, gdzie również wyłącznie udzielane są świadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID. A my wiemy, że w Izbach Przyjęć czy w SOR-ach te świadczenia udzielane są nie tylko wyłącznie na rzecz COVID, ale również pracują te jednostki na rzecz całego szpitala. Ci lekarze właściwie nie będą posiadali ograniczenia co do pracy. Jeśli tak, proszę Państwa, no to ja widzę, że cel rozporządzenia, jakim było rozdzielenie personelu medycznego i niestwarzanie zagrożenia przez personel medyczny, aby zarażał pacjentów, ten cel nie został osiągnięty. To kolejna była wątpliwość, jaka nam się jawi. I proszę Państwa, ostatnia już, trochę taka systemowa, a mianowicie to rozporządzenie, wprowadzając regulację, która nie pozwala pracować personelowi medycznemu w innych placówkach, właściwie doprowadza do sytuacji, kiedy dochodzi do ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez na przykład lekarzy, którzy pracują w innych podmiotach jako indywidualne praktyki lekarskie wyłącznie w tym podmiocie leczniczym, czy też mają swoje gabinety i pracują na swoją rzecz. I mimo, że w tym rozporządzeniu nie ma wprost zapisu, że ogranicza się swobodę prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w ten sposób, to de facto te zapisy, stwarzając ograniczenia, do tego prowadzą. Nikt z nas nie ma oczywiście wątpliwości co do tego, że cel jest uzasadniony, szczytny. I myślę, że wszyscy się zgadzamy z tym, że należy doprowadzić do rozgraniczenia pracy personelu medycznego przy tej chorobie zakaźnej, jak i przy innych chorobach. Jednak jako prawnik ja zawsze będę pamiętała, że wszelkie zapisy dotyczące ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej powinny być wprowadzane ustawą, a nie treścią rozporządzenia. Kiedy, proszę Państwa, zamykano zakłady fryzjerskie czy salony kosmetyczne, uczyniono to właśnie przepisami ustawy. I taka regulacja powinna znaleźć się w akcie prawnym rangi ustawy. Proszę Państwa, na tym kończę drugą część, czyli przedstawienie wątpliwości do rozporządzenia, które już niebawem wejdzie w życie. No i teraz jeszcze kilka słów, jaki wpływ to rozporządzenie będzie miało na pracę lekarzy. No oczywiście lekarze nie będą mogli pracować w innych placówkach leczniczych, oczywiste, to nie uzyskają swoich wynagrodzeń. W myśl zasady wszystkie siły na pokład i musimy podjąć wszelkie działania, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. No ale pamiętajmy również, że utrata takiej pracy spowodować może dla tych lekarzy niemożność powrotu już do tych placówek, w których wcześniej pracowali. Także to na przyszłość dla samych lekarzy, dla pielęgniarek może zaburzyć ich współpracę z innymi placówkami. Bardzo istotny również wpływ jest, jak te zmiany zachowają się w stosunku do podmiotów leczniczych. Proszę pamiętać, że mimo, że Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił ograniczenie czy nawet zaprzestanie w niektórych zakresach świadczeń o charakterze planowym, to absolutnie nie powiedział, że zwalnia placówki lecznicze posiadające umowy z NFZ-em z utrzymania personelu medycznego. A co to oznacza? No to oznacza tyle, że nadal te placówki muszą ten personel w gotowości do udzielania świadczeń zapewnić. A jeśli ten personel będzie pracował w placówkach, które związane są z COVID-19,
może go po prostu zabraknąć i nie będzie mogła placówka wykazać do Narodowego Funduszu Zdrowia, że utrzymuje potencjał tak zwany osobowy potrzebny dla realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. I kolejna rzecz, a mianowicie wpływ na system opieki zdrowotnej. Tak jak wcześniej powiedziałam, wszyscy wiemy o tym, że te przepisy są potrzebne i ich cel jest uzasadniony. Pamiętajmy jednak, że główną bolączką polskiego systemu opieki zdrowotnej jest zbyt mała liczba kadry medycznej, potrzebnej bardzo. I teraz ta bolączka moim zdaniem zostanie obnażona w sposób ewidentny, bowiem zabraknie personelu medycznego. Jeśli nie możemy, nie pozwalamy lekarzom, pielęgniarkom pracować w wielu podmiotach leczniczych, to może się okazać, że w wielu placówkach tego personelu medycznego zabraknie. A niezależnie od konieczności zapobiegania i leczenia COVID-19, również pacjenci chorują na inne choroby i wymagają również zaopatrzenia medycznego. Proszę Państwa, ślicznie dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o planowane przepisy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach. Zapraszamy również do kontaktu z kancelarią. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.